Zgłoszenie o pożarze w wieżowcu przy ulicy Ratowników w Polkowicach było we wtorek po godzinie 22. Na miejscu pojawiły się służby ratownicze. Pożarem objęty został jeden pokój i później przeszło to jakby na dalszą część mieszkania. W wyniku podjętych działań ratowniczych ujawniono leżącego mężczyznę, którego wyciągnięto i przystąpiono do reanimacji. Reanimację prowadziło zespołu ratownictwa medycznego i Państwowa Straż Pożarna. Wieżowiec musiało opuścić około 100 mieszkańców. Na miejscu był wiceburmistrz Polkowic Krzysztof Nester. Zapewniliśmy miejsce do przeczekania w tą mroźną noc. Podjechały dwa autobusy miejskie, po to, aby ludzie mogli się schronić. Autobusy nam ułatwiają też sprawę w ten sposób, że przewietrzanie mieszkań wołamy z piętra ludzi i ze szkoły mieliby daleko, a z autobusu są blisko i sukcesywnie strażacy prosili mieszkańców z danego piętra. Mieszkańcy otwierali nam mieszkania, strażacy sprawdzali mieszkania, czy nie mamy do czynienia z tlenkiem węgla. W środę od rana służby prowadziły swoje czynności w wieżowcu. Wiem, że przywrócony został prąd w tej klatce schodowej, również działa winda. Cała akcja zakończyła się po około 3 godzinach. Mieszkańcy wrócili do domów. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.